stopa, łapy stopa! Łapy stopa! Ale to jest 300 metrów, Anto! Okej, okej. Tam było pusto, nie było korka. I po prostu widziałem już oczami wyobraźni samochody, które nas wyprzedzają, te pary, a my z buta po prostu nasz bilet do Indii się oddala. Stary, jak teraz to ostatni krąży nas wyprzedzi! Misja Sir! Jest flaga! Widzisz na końcu? Fa, fa, fa! Włącza się pewien instynkt, jakiś taki instynkt pierwotny. To jest trochę tak jak u tygrysa, który biegnie na polowanie i on chce coś upolować. Dawaj, Simon! Jest Agnieszka! Te ostatnie minuty i można powiedzieć metry wyścigu no były takie bardzo ekstremalne, bo ja już ostatnim sił biegnę do tej mety i z pełną determinacją, no chcieliśmy no nie odpaść, wiadomo, no każdy jakoś rywalizuje i nie chce odpaść, wiadomo. Antek, widzę flagę! Dawaj do cienia! Jak to jesteśmy przedni na ostatnich metrach? Oh my god. Oh my god. Okay, it's good. It's okay. You believe. It's fine, Marta. Right here, Mary. Marta, wyjdę przez twoje drzwi. Ja chodź szybciej, Asiu. Tędy, tędy! Cześć. Witam ponownie. Witamy. W tej kopercie jest informacja, czy macie bilety do Indii, czy bilety do Warszawy. Indie czy Polska, tę kopertę otworzycie później. To jest koperta, którą wam przekażę, ale nie możecie jej otwierać, dopóki wam nie powiem. Tak będzie, tak będzie. Trzy. Bagaczny. Hop! Buongiorno. Buongiorno. Aleś nas przeciągła pieki. Nie mów mi, że lecimy dalej. Tego dowiecie się wszyscy razem, kiedy otworzymy kopertę. Chcielibyście wiedzieć, jakie bilety są w tej kopercie? No zdecydowanie. Pięć par jedzie dalej, jedna zostaje. Zajmiemy sobie plecaczki? Nie ma potrzeby. Nie ma? To szybko pójdzie. Co to jest? Bilet. To są dwa bilety. Dokładnie. A możemy otworzyć? Nie. Wszystko się wkrótce wyjaśni. Stary, no jak przegraliśmy, to przegraliśmy, to wrócimy do Polski i tyle. No nie ma co siedzieć teraz i płakać. Trzeba było myśleć o tym godzinę temu i nie wiem, lepszego stopa złapać albo szybciej biec. No teraz to już jest za późno. Nie płacz. Ja nie płaczę, tylko cię ostrzegam, że jeszcze raz na mnie krzyknie i się rozstajemy. Nie płacz, bo ostatnio krzyczał na mnie tak. Ale mu się zmarło, więc tobie nie życzę tego. Więc po prostu się rozstaniemy. Tyle, no, emocje opadają i okej, jest znowu dobrze, nie?